wszystkich mieszkańców. Mówi Kurt Hansen. Stał się obszarem działania wrogich kolaborantów. Prowokatorzy i wtyki NUSA są między wami. No, słucham. Ty jesteś Farida? To ja i mam zamknięte. Mam coś, co może cię zainteresować. Wątpię. Podobno zbierasz pamiątki z czasów wojny unifikacyjnej. Wchodź. Wybacz oschłe powitanie. Wiesz, od kiedy spadł ten samolot, trzeba uważać bardziej niż zwykle. Wi, dobrze cię widzieć. Dobrze cię widzieć, Reed. Mamy do pogadania. To samo pomyślałem. Chodzi o Somi. Myślałem o tym wszystkim i próbowałem postawić się w jej sytuacji. Chciałem zrozumieć, co czuje i dlaczego postanowiła zdradzić. Próbujesz ją zrozumieć? Czy szukasz czegoś, co pozwoli ci ją złapać? Uratować. Ona jest w potrzasku. Ale nie tu i teraz. Ona musi czuć się w potrzasku od miesięcy. Albo i od lat. To zasługa Myers. Ona nie potrafi przegrywać, a Songbird i Blackwell miały jej gwarantować przewagę. Teraz Somi nie ufa nikomu. No, może trochę tobie. Myślisz, że to tobie powinna zaufać, a nie mnie? Nie mam pretensji do niej. Raczej do siebie. A co ty takiego mogłeś zrobić? Coś mogłem, na pewno. Ale nie zrobiłem nic. Tylko pozwoliłem się skazać na jakieś, kurwa, wygnanie do Night City. Songbird wie, co ją czeka. Zostanie postawiona przed sądem. Skończy w więzieniu. Wie, najważniejsze jest, żeby uratować jej życie. Myers potrzebuje jej żywej. Ale przecież nie daruje jej próby zamachu. Myers może jej nie daruje. Ja... A to już inna sprawa. Co próbujesz mi wmówić, Reed? Nic. Za to chcę cię do czegoś przekonać. No dobrze. To jak już odbijemy ją od Hansena, co dalej? Pojedziemy w bezpieczne miejsce i wtedy zadam jej kilka pytań. Jeżeli usłyszę takie odpowiedzi, jakich się spodziewam, to osobiście pomogę jej zniknąć. Nikt jej nie znajdzie. Nawet Myers. Chcę
Chcesz jej tylko zadać kilka pytań. Chcę ją zrozumieć i spodziewam się, co mi powie. System ją zniszczył i prawie przypłaciła to życiem, tak jak ja. Dla mnie już jest za późno, ale jej jeszcze można pomóc. Rozgrywasz mnie. Jak przystało na kogoś, kto tyle lat werbował ludzi do służby w wywiadzie. Wi, kurwa, mówię do ciebie, posłuchaj mnie. Mam kontakty w Europie. Znajdziemy najlepszą klinikę i tam was poskładają, kiedy dostaniemy już to wasze lekarstwo. Ale najpierw muszę pomóc Songbird, a obawiam się, że ona nie wie, co robi. Nie ufasz jej. Nie ufam technologiom za Blackwalla, ani paranoi. Obawiam się, że obydwie te rzeczy mogą tutaj mieć znaczenie. Ona ma jakiś plan, który ukrywa. Jestem tego pewien. Somi odezwała się do mnie. Nie mówi ci całej prawdy i chce uciec. Planuje to zrobić zaraz po tym, jak usuniemy Hansena. Urwie się ze smyczy i zniknie z Night City. Vi, dziękuję ci za szczerość. To dla mnie ważne. Mam coś dla ciebie. Przygotowali to dla mnie w Waszyngtonie. Lodołamacz. Pocisk dużego kalibru przeciwko netrunnerom. Kiedy go użyjesz, Somi straci przytomność w przeciągu minuty. Nie możemy ryzykować. Kiedy się obudzi, będzie już w domu. Jesteś pewny, że to zadziała? Jakiś program przeciwko netrunnerce wagi ciężkiej? Z tego, co mi powiedziano, ten program będzie przewidywać jej ruchy, zanim je wykona. Nie zdążysz odciąć jednej ścieżki, a już ma następną. To pocisk nakierowany na cel, który omija przeszkody. Może się zorientować. To nie jest pierwsza lepsza netrenerka. Ten tech to agresywna metaheurystyka przygotowana przez armię ludzi. Nawet jak się zorientuje, nie poradzi sobie. Nikt by sobie nie poradził samodzielnie. Okej. Jak dokładnie mam tego użyć? Aktywuj go, kiedy będziecie razem podpięte do tej matrycy neuralnej. Wtedy Somi będzie odsłonięta. To się źle skończy. Wcale nie musi. Nie wiem, Reed. Nawet jak ją złapiesz, nic nie będzie takie, jak oczekujesz. Na pewnym etapie chyba już niczego nie oczekujesz. Na razie ważne, żeby zdobyć to wasze lekarstwo. Potem będzie czas, żeby rozmawiać. No, na mnie już czas. Zostawiam cię w rękach Faridy. Zadzwoń do mnie, kiedy skończycie. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Muszę się jakoś przygotować, czy coś? W sensie... Chcesz, żebym cię podtrzymała za rękę? Nie. Nie musisz. Siadaj na fotel. Okej, posłuchaj. Podam ci anestetyk. Odpręż się, zaraz będziesz odpływać. Wszczep do zmiany tożsamości to nie jest jakaś bardzo skomplikowana operacja. Robiłam kiedyś w kontrwywiadzie Arasaki. Słyszałam o tym techu. Myśleliśmy, że został ubity na etapie prototypu. Jak widzisz, nie został. Gaduło. No. Zaczyna działać.
Ile widzisz palców? Dobrze cię widzieć w formie. Oho, czegoś ode mnie chcesz. Mhm, pogadać. A z braku kogoś lepszego i ty się nadasz. No, to powiedz mi, jak się czujesz w roli zdrajcy? Robię, co muszę, żeby przetrwać. Chyba to rozumiesz. Kurwa, oni też tak sobie mówią, tylko używają innych słów. To taka branża, to taka praca, inaczej się nie da. Pierdolenie. Właśnie dlatego uciekłem z woja. A tak poważnie, jesteś w strasznie chujowej sytuacji. Trzymasz pistolet. Musisz go teraz przyłożyć komuś do głowy. Mistrz szpiegów i agentka zerwana ze smyczy. Jak u Szekspira. Co, sugerujesz, że któryś z nich mnie oszukuje? Nie, obydwoje mówią prawdę. To znaczy, może nie mówią ci, jak chcą to osiągnąć, ale motywacje mają czyste. Ona musi przeżyć. Ale jest jak chodząca bomba atomowa. W dodatku taka, która ciągle popełnia błędy i nie wiadomo, kiedy wybuchnie. A on... Skurwysyn jest taki jak ja. Gdybym nie spierdolił zwoja, to najpewniej stałbym się nim. Zginie za swoje posrane zasady. Taka tragedia, Vi. Ktoś musi paść ofiarą dobrych intencji drugiej strony. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz stać nad pierdoloną matrycą neuralną. To co byś zrobił na moim miejscu? Reed czy Songbird? Jestem na twoim miejscu, Vi. Twoje wybory to też moje życie. Tylko chuja mogę zrobić. I nie wiem, Vi. Kurwa mać. Nie wiem. Szczerze i bez pierdolenia. Skończyłam. Wszczep morfujący działa od razu. Potrzebuję tylko imprintu behawioralnego. Słuchaj, zrób mi przysługę i nie mów, do czego jest ci to potrzebne. Jak będę czegoś potrzebować, wpadnę do ciebie. Oczywiście. Jeżeli będę mieć otwarte. Hej, jestem po operacji. Vi, mam nadzieję, że Farida była delikatna i goisz się dobrze. Czas zająć się netrunnerami. Niestety, straciliśmy dostęp do systemu Harona Exotics. Musieli nas wykryć. Czyli co? Zgubiliśmy cele? Niekoniecznie. Wiemy, że byli w centrum i kierują się w naszą stronę. Znajdź punkt obserwacyjny przy wjeździe do Dogtown. Namierzysz netrunnerów, kiedy będą jechać na spotkanie. Dynki chcesz? Dobrze. Teraz będę potrzebować potwierdzenia kontaktu.
skanera na pojazdach w okolicy. Jeden z nich to będą oni. Na razie czysto. Widzę konwój ludzi Hansena, ale netrenerzy raczej nie jeżdżą pod eskortą. Czekam dalej. Obstawiam, że to posiłki, które jadą na stadion. Ani śladu celu. Nie widzę tego samochodu. Nie widzę tego samochodu. Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. To na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Szukamy dalej. Para motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. No, to nie w ich stylu. Kontynuujemy. Widzę ich. Potwierdzam. Obydwoje są w środku. Masz sygnał? Już nam nie zniknął z radaru. Dobra robota. Mają jeszcze trochę czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. Zaparkowali. Opuścili pojazd. Idą w kierunku klubu. Vi, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj. Jesteś na miejscu. To ten. Swoją drogą fajna fura. Ty nie podziwiaj, tylko działaj. Na razie idzie gładko. Mam wizję z kamer. Świetnie. Na wszelki wypadek sprawdź, czy wszystko działa. Kamery są, nadajnik odpowiada. Gotowa do przejęcia sterowania. Teraz czekamy. Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotuj się do obsługi. Hansen. Może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gapił w Black Sapphire?
może to tylko Kac. Kurwa, nie wiem. Na Kacu zawsze mam dziwne pomysły. Tak. A tak poważnie, to co o nim myślisz? Dobra. Przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. Ta robota nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. Ale mam Kaca. Ja pierdolę. Akurat dzisiaj, co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Wi, czas ci się kończy. Jeszcze chwilę. Zmieniając temat. Ten martwy facet, Slider. Ogarnęłaś to? Tak. Okradał wszystkich wokół. Swój gang, Hansena i paru losowych frajerów. Zebrał trochę kasy. Zrzucę ci potem plik, który trzymam na rozszerzonej pamięci. Teraz. Pakuję wóz. Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Eimerick, odpal alarm. Potrzebujemy pomocy. Namierzam wektor ataku. Daj mi chwilę. Gotowe. Dalej. Próbuję odzyskać kontrolę. Raportuj, co się tam dzieje. Bronią się i są dobrzy. Jesteśmy odcięci. Jazda. Kurwa! Co? Co jest kurwa ma? Wow. Możesz, ja pierdolę. Kurwa macie, zabiliście ich. A myślałaś, że co? Zwiążemy im ręce taśmą klejącą i zostawimy w bezpiecznym miejscu, żeby jak się uwolnią, zadzwonili sobie po pomoc? To nie jest zabawa. My albo oni. Taka jest tutaj stawka. Wybrałem nas. Alex, wiedziałaś o tym. To była egzekucja. Oczywiście, że wiedziałam. To nie jest moja pierwsza misja. Jak już w tym jesteś, to w tym jesteś. Oni nie grali w twoją grę szpiegów. To byli niewinni ludzie. Ciekawa definicja zawodowych przestępców. Ci niewinni ludzie bez mrugnięcia okiem wydaliby na ciebie wyrok śmierci. Albo okradli ze wszystkiego, co masz. Mamy dla was przygotowane przebrania, ale musisz jeszcze zgrać kody dostępu. Aurora powinna je mieć u siebie. Czuję się, jakbym robiła coś bardzo niewłaściwego. Serio? Rozumiem, że nigdy nie zabrałaś broni z ciała przeciwnika.
Na pewno to ona ma kody dostępu? Na pewno. Jej brat zgrywa pamięć do banku danych. Kiedyś go z tej pamięci okradli. Nie ryzykowaliby, że stracą kody. Dobra, mam wszystko. Ja prowadzę. I jeszcze imprint behawioralny. Już? Czekaj, mój głos. Niezłe. Nie do poznania. Przerażające. No nie? Wypróbujmy to. Przedstaw się. To Zacko potrafi więcej niż tylko zmiana wyglądu i głosu. Musi mieszać w hormonach. Dawać ci ten unikalny dreszczyk albo kubeł zimnej wody. Jak narkotyk, zmienia zachowanie. To wszystko prawda. Pomaga ci dostroić się do bycia kimś innym. Dobra, spróbujmy. Aurora Cassel. Kto pytał? Nieźle. Na początku jest dziwnie. Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Alex, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna. Emerytura. Bezterminowo. Dzięki, Reed. Robimy to, nie? Dobrze. Zupełnie jak ona. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale? Bo słyszę tam jakieś ale. Głupio. Tak to nazwać. Brakowało mi tego. Dobra, jedziemy z tym. Widzimy się na stadionie. Zanim będziemy na miejscu, zróbmy mały rozbieg. Pamiętaj, nazywasz się Aurora Cassel.
Podpowiadam ci mój sposób na to, żeby wczuć się w kogoś innego. Zadaj sobie 3 pytania. Czego się boi, czego pragnie i jaki jest jej największy sekret? Masz? To teraz mi nie mów. Pamiętaj o tym i po prostu bądź. Aurora? Co myślisz o Hansenie? Wzięłabym go do łóżka. Na raz, może na 2 razy. Uważnie słuchasz. Grasz też nie najgorzej. Jesteśmy. Jama Smoka. Obsługa według planu. Do usłyszenia. Zanim wejdziemy, pamiętaj, to on chce czegoś od nas, a nie my od niego. Kody dostępu do mainframe'u. Przyszliśmy tutaj je sprzedać. I jeszcze jedno. Jesteśmy w roli. Tutaj. Eimerick, powodzenia. Spotkanie z Hansenem. Moment, sprawdzę. Dotarliście, dobrze. Nie poznaliśmy się wcześniej, jestem Murphy. Murphy? Wyglądasz, jakbyś się bardzo stresował. Nie, nie stresuję się. To dobrze. Głupio by było, gdyby taki duży chłopak się stresował. Jasne. Załatwmy to szybko. Mam kaca. Tędy? Songbird mi o was opowiadała. Jesteście z Europy, nie? Mhm. I podobało się wam w Black Sapphire? Komendant NCPD, kandydat na burmistrza Night City i księgowy Tiger Claws, grający w niekoniecznie metaforyczną grę o przyszłość Night City? Nie no... Piękna anatomia zepsucia. Tak. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Tutaj wysiadamy. Będziecie dzisiaj pod obserwacją. Bo wiecie, Hansen dostał cynk, że polują na niego jakieś koty z FIA. Sytuacja jest pod kontrolą, ale kazał sprawdzać wszystkich. Bez wyjątku. Wielu ludzi chce go zabić.
Musi być ostrożny. Cały stadion jest obstawiony przez naszych ludzi. Mamy też ciągły skan z dronów. Tutaj możecie zostawić broń. A teraz skan tożsamości. Bo wiecie, żartujemy sobie razem, lubimy się, robimy interesy, ale... Przede wszystkim robimy tutaj interesy. Centrum naszego małego królestwa. Sprzedajecie to jak w salonie samochodowym? Właściwie tak, jeżeli kupujesz w hurcie. Załóżmy, że jesteś dyktatorem z jakiegoś kraju, nie wiem, z Australii. Przyjeżdżasz do nas i wybierasz czołgi, śmigłowce, okręty podwodne. O, macie okręty podwodne. Akurat wszystkie wyszły, ale mamy. Jestem na miejscu. Przygotowuję drogę ucieczki. Nie spieszcie się. Potrzebuję minimum kilkunastu minut. No, zapraszam. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Połapaliby się. I Aurora, wiem, że nie muszę tego mówić, ale nie wychodź z roli. Powodzenia. Chodźcie. Z Hansenem od początku? To znaczy od operacji w Night City? Tak. Wcześniej też razem służyliśmy. Aha. No, skoro tak, to pewnie bardzo ci ufa. No i są. Songbird potrzebuje jeszcze chwili, żeby rozbroić tę maszynkę. Mamy czas, żeby pogadać. Spokojnie, nie śpieszy nam się, ale mamy potężnego kaca. O, oboje? Figura retoryczna, kochany. Mój brat nie pije. Ja mam kaca. Zaraz temu zaradzimy. Zawsze przychodzisz skacowana na robotę? To mój pierwszy raz. Słowo. Jasne. Wiem, że mi nie wierzysz. Wierzę. Sama nie wierzę, kiedy to mówię. Jak widać, pułkowniku Hansen, brakuje nam karności wyniesionej z armii. Za to mamy inne zalety. Nie wątpię. To co, po maluchu? Za pomyślny finał dzisiejszej roboty. Dobrze powiedziane, pułkowniku Hansen. Zaczyna mi się to podobać. Zdrowie. Ja się wstrzymam. Zmieniając temat, dobrze się bawiliście w Black Sapphire? Podobno szły gry o całkiem spore stawki. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Przez długi czas myślałam, że to będzie tylko takie pierdu-pierdu. A potem pojawiła się ta laska. Wiem, która. Dzięki niej podwoiliśmy wygraną. Black Sapphire to moja duma. Długo pracowałem na to, by pojawiali się w nim kluczowi ludzie z Night City. A właśnie, żebym potem nie zapomniał, okazuje się, że mamy wspólnych znajomych. Moja przyjaciółka cię pamięta. Siedziałyście razem w La Santé. No proszę. Masz szeroką sieć kontaktów, pułkowniku Hansen.
Co to za znajoma, która pamięta mnie po tylu latach? Raquel. Siedziała w zaostrzonym rygorze, blok C. Powiedziała, że na pewno będziesz ją kojarzyć po tatuażu szczura. Raquel musiała się pomylić. Zaostrzony rygor nie przecina się ze skrzydłem VIP. A ja byłam właśnie tam. Ach, to musiało chodzić o kogoś podobnego do ciebie. Na pewno. Od ilu lat jesteś w Night City? Podobno wcześniej służyłeś w armii Militechu. 7 lat. A wcześniej rzeczywiście miałem wbijać tutaj flagę NUSA. Wygląda na to, że wbiłeś całkiem porządnie. Patrząc na to, co dzieje się w Dogtown. Flagę złamałem na pół. To tutaj. To moja prywatna inicjatywa. Dlaczego zmieniłeś stronę? Bo nie potrzebuję ideologii, żeby przykrywać nią biznes. Nie ma flagi, a politycy dalej o mnie pamiętają. Prezydentka Myers też? Jeszcze pół roku temu dzwoniła do mnie z prośbą o załatwienie paru spraw, pod którymi sama nie chciała się podpisywać. Ciekawe. I co? Dalej dzwoni? Nie. Słyszałem, że ostatnio miewa jakieś kłopoty z samolotami. Przy okazji, prosiłaś mnie w Black Sapphire o kontakt do tego typa od mody. Przypomnij mi. Chodziło mi o krawca Kerego Jurodajna. Jest bardzo efektowny, ale nie przekracza granicy kiczu. No tak. Moda to nie mój temat, ale to da się zrobić. Będę potrzebował jeszcze tygodnia. Twoja siostra mówi o wiele więcej niż ty. Też zauważyłeś? Dobrze się uzupełniacie. Słuchajcie, skoro mamy trochę czasu, jest jeszcze jeden interes do ubicia. Zastanawiam się nad ekspansją do Europy Zachodniej. Tylko potrzebowałbym rezydenta. Albo dwójki rezydentów. Ej. Spokojnie. Wiesz, Hansen, handel bronią to nie do końca nasza bajka. Jasne. No to może zgodzicie się na jednorazową pomoc. Zadajmy na to 200 tysięcy euro dolarów. Brzmi nieźle. To słuchamy. Potrzebuję wejścia do Le Collective. To będzie kosztować. I to sporo więcej niż 200. A 400? 4? Za 4 mogę cię skontaktować. I już bez żadnego ale? Jest jedno duże, ale to bardzo kurwa duże ale. Wydali na mnie wyrok śmierci. I mimo tego chcesz zaryzykować? Za taki hajs? Popytam, ale nic nie mogę obiecać. Przyznaję. Uczciwie postawiona sprawa. O, so mi. Matryca neuralna przygotowana. Możemy zaczynać. Według umowy, jedno z was zostaje ze mną. Drugie podaje kody dostępu. Ja zostaję. Róbmy to. Chodź za mną. Jak podoba się wam dzisiejsze Night City? Taka wydmuszka. Dużo chromu, dużo kolorów. Pusta w środku. Zabrzmi to jak lizanie się nawzajem po fiutach, ale lepiej bym tego nie ujął. Myślałem, że lubisz Night City. W końcu to twoje miasto. Lubię pieniądze. A tutaj łatwo zarobić. A propos, przelew wyjdzie jeszcze dzisiaj. Jak tylko skończą. Znakomicie.
Kiedy czekaliście, zrobiłam wstępną diagnostykę. Mainframe jest przygotowany. Mamy go podpiętego do systemu. Hansen stworzył tu laboratorium specjalne na tę okazję. Dziesiątki milionów eurodolarów, żeby zrobić jedną akcję. Taki ma styl. Po tym, jak zdobędzie na matrycę, mam przygotowany plan. Wywołam chaos na stadionie. Systemy obronne zaatakują strażników. Skorzystamy z tego i uciekniemy. Przez to zginie bardzo wielu ludzi. Oni zginą, my przeżyjemy. Stworzyłam mu alternatywne środowisko. Mainframe działa jak bunkrze. Zaraz będzie gotowy na podanie komu. Za dwie minuty rozpęta się piekło. Hansen pada martwy, my uciekamy. Odetnę dojście do tego pomieszczenia. Alex i Ritz nie będą ryzykować i uciekną wcześniej przygotowaną trasą. Proszę. Oto i nasze cacko. Dla nas też mam wszystko przygotowane. Sprawdziłam plany budynku. Wiem, którędy uciekać. Zaczynamy. Teraz już nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem. Do roboty. Mam. Jak połączenie? Tysięczna po przecinku. Musi wystarczyć. Wchodzimy. Przygotowuję mainframe. Hansen coś podejrzewał, ale się nie zorientował. Zaraz będzie po nim. Widzę. Odpowiada. Uważaj, zaraz go otwieramy. Ja dziękuję ci. Dziękuję, że jesteś. Jeszcze tylko trochę. Gotowa. Możesz wprowadzać kody dostępu. Podłącz się. Jestem z tobą, Somi. Patrz na Alex. Czekaj, aż Hansen padnie. Wszystko w porządku? Nie wyglądasz za dobrze. Dzięki, to miłe. Robię trzy rzeczy jednocześnie. Zrób za mnie czwartą i obserwuj Hansena. Jasne. I co dalej? Uciekamy. Z matrycą prawie skończyłam. Włamuję się do systemów obrony stadionu. To nie jest proste. Musiałam sięgnąć za Blackwall. Czekaj, hakujesz systemy obronne stadionu? Odcinam miejsce, w którym jesteśmy i szykuję nam drogę ucieczki. Zaraz jego systemy zaatakują ludzi Hansena. Niech Alex rusza. Mhm. Klient obsłużony. Załatwione. Zaraz, stadion. System się broni. I jak tam? W porządku? Sonny? Wszystko w porządku? Ja... Stadion, matryca, Blackwall. Na chwilę straciłam kontrolę. Już jest dobrze. Vi, musimy uciekać. W razie kłopotów mogę ci pomóc, hakując otoczenie. Muszę uważać, co robię. Blackwall mocno mnie trzasnął podczas hakowania.
Możesz włączyć wirnik w śmigłowcu. Weź swój sprzęt. Dobra, otwieram bramę. Musimy dostać się na wyższy poziom. Obstawione? V, uważaj. To Murphy. Uważajcie, jest niebezpieczna. Możemy uruchomić samochody i spuścić je na dół. Ogień zaporowy!
Dawaj, na blisko! Przepuszczujemy ich minotaurem. Nic ci nie grozi!